Cieszę się, że udało mi się strzelić bramkę. Cieszę się, że dało to impuls drużynie i zagraliśmy naprawdę, naprawdę dobre spotkanie. Tak, tak, potrzebowaliśmy zdecydowanie takiego meczu, żeby przede wszystkim zrehabilitować się kibicom, a dwa, żeby po prostu podnieść swoje morale, no bo przegrana u siebie z Wisłą Sandomierz no nie przystoi takiemu drużynowi, takiej drużynie jak Motor. Tak, tak, tak. Pożegnaliśmy się po ostatnim meczu dość niemiło, ale ja w sumie się nie dziwię rozgoryczeniu całej publiki tak naprawdę lubelskiej. Każdy wierzył i wierzy, myślę, do samego końca w ten awans. Dzisiejszy mecz pokazał, że nie składamy broni i dziękujemy im za doping. Już przed tym meczem nie było marginesu błędów. Znaczy myślę, nawet i przed Wisłą nie było marginesu błędu. To już decydująca faza sezonu i przegrywając u siebie, no koniecznie już musimy wszystko wygrać do końca. No tak, tak, myślę, że się udało. Myślę, że tutaj nikt nie odstawiał nogi. Każdy walczył na tyle, ile mu starczyło sił. Przebiliśmy się, porozbijaliśmy się, strzeliśmy dwie bramki i wygraliśmy derby.